Witam, nazywam się Rafał Fryder. Jesteśmy w miejscowości Kwilcz, województwo wielkopolskie. Razem z bratem uprawiamy pola o powierzchni około 1000 hektarów. Uprawiamy głównie jęczmień zimowy, pszenicę, pszenżyto, żyto. Zboża są głównie spaszane trzodą chlewną. Nasza przygoda z kombajnami Klas zaczęła się od modelu Klas Commander 228, co najmniej 20 lat temu. Na dzień dzisiejszy jest Lexion 660 i Trion 660. Każdy z kombajnów ma te same szerokości headerów, te same zbiorniki. Nasze gospodarstwo to pomaga w logistyce, w odbieraniu zboża, w transporcie na miejsce, na magazyny. Lexion 660 jest u nas piąty sezon, Trion jest drugi sezon. Trion ma niższe spalanie paliwa. Przy dzisiejszych wysokich cenach paliwa ma to duże znaczenie w moim gospodarstwie. W Trionie też mi się podoba łatwość obsługiwania terminala i podstawowych takich przyrządów, jak obsługa headera i ustawianie różnych parametrów pracy. Kombajn Trion ma taką samą, a może nawet lepszą wydajność omłotu i czyszczenia niż Lexion. Ma bardzo wygodną, moim zdaniem lepszą kabinę niż Lexion. Jest duża, przestrzenna, cicha i wygodniejsza. Trion jest bardziej przyjazny dla operatora, dla codziennej obsługi. Użytkujemy i cenimy sobie kombajny Klas za niezawodność i bardzo dobrą obsługę pozagwarancyjną. Współpracujemy z firmą Agrimash. Nigdy nas do tej pory nie zawiodła. W czasie żniw ma to bardzo duże znaczenie. Każda godzina przestoju kombajnu wiąże się z czasem.